Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Praga Open, runda numer 6. Grałem z mistrzem międzynarodowym z Rumunii, kawał gracza i ta partia, moi drodzy, trwała całe 5 godzin morderczej walki. Niesamowita gra, sporo emocji, bardzo dużo emocji we mnie było podczas rozgrywania tej partii i po partii przede wszystkim. Zaraz wam pokażę, o co chodzi, jak to wszystko wyglądało, ale pragnę nadmienić, że przygotowywałem się na zawodnika bardzo długo. Z jakieś 2-3 godzinki mi to zajęło mniej więcej i wiedziałem właśnie po tych pierwszych ruchach, że nastąpi taka pozycja, czyli London System i przeciwnik tak zagrał. Zagrałem oczywiście G6 i byłem tutaj bardzo dobrze przygotowany, wiedziałem jaki wariant uzyskać, jaką grę, ale nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy. Gość, który gra Londona i w ogóle osoby, które grają London System, nie zawsze muszą grać E3 i C3, te schematy. Przeciwnik zagrał skoczek C3, no i tutaj niestety mnie w trzecim ruchu wybił z pantałyku. To znaczy, ja wiedziałem, jak grać nawet po skoczek C3, ale nie byłem tutaj bardzo dobrze przygotowany, niestety. No i musiałem zagrać D5. Wiedziałem, że taki ruch jest najlepszym posunięciem, żeby walczyć o centrum. Oczywiście mogłem też zagrać posunięcie D6 i grać swoją obronę pirca, ale no niestety, no, jakoś tak mi tutaj intuicja podpowiedziała, żeby grać D5. No i tak też poszło. Działo się tutaj bardzo wiele. Zapraszam właśnie do analizy. Po tym ruchu przeciwnik zagrał E3. On grał szybko, co mnie trochę też wybiło z rytmu. Goniec na G7 i posunięcie H4. Moi drodzy, posunięcie H4 jest to taki nowoczesny ruch i jest to ruch, który nie robi krzywdy czarnym, ale jak czarne wiedzą jak reagować. I co ciekawostkę wam powiem, w drugiej rundzie grałem obok pewnego Hindusa, który miał identyczną pozycję czarnym kolorem i dobrze, że przypatrzyłem się jego partii, bo wiedziałem, jak zagrać w tej sytuacji. I Hindus zagrał H5, więc powtórzyłem to posunięcie. Taka to ciekawostka, warto też przeglądać partie innych zawodników, przyglądać się. Aczkolwiek, jakbym nie wiedział, jak tutaj zagrać, prawdopodobnie też ten ruch bym wykonał, gdyż no wiem, że takie schematy działają. Może H6, ciężko mi teraz do końca stwierdzić, ale H5 tutaj jest po prostu solidne. Zajmujemy punkt G4. Przeciwnik zagrał skoczkiem na F3, no i jestem. Tak pomyślałem, okej, no tutaj trzeba grać po prostu logicznie, więc wyprowadzam gońca i próbuję się gońca pozbyć. Niekoniecznie za skoczka, choć to byłoby na pewno dobre. Goniec E2, tu postanowiłem zrobić szybko roszadę. Przeciwnik zagrał skoczkiem. Okej, no i ten ruch pokazuje, że będzie starał się mnie przeciwnik atakować. Wymiana nastąpiła i skoczek z B na D7. To jest pozycja normalna, białe mają mikroprzewagę, tu się nic złego nie powinno dziać. F3. Niektórzy oczywiście teraz mogą wpaść w panikę, no bo grozi ruch G4 i te ataki mogą być tutaj bardzo nieprzyjemne na linii H, więc trzeba jakoś reagować. Na początek zagrałem posunięcie C6, dosyć solidne. Też przypatrzyłem się Hindusowi, który grał z planem B5, aczkolwiek B5 nie chodziło mi po głowie aż tak mocno, ale znaczy nie teraz, bo oczywiście grozi bicie pionka, ale taki plan też jakiś tam miałem w głowie, żeby tego skoczka przepędzić, który w centrum dobrze operuje. W każdym razie C6 chodziło o to, żeby tego pionka dobrze obronić. G4 nastąpiło, no i przede wszystkim wybicie na G4 trzeba wykonać, pionek wybija i postanowiłem zredukować wszystko na maksa. Tutaj rzecz jasna, można odbić pionkiem i gońcem. Co jest lepsze dla białych? Bardzo ciężko stwierdzić. Te dwa ruchy są równorzędne. Po biciu pionkiem ryzyko jest takie, że zagram tutaj i będę chciał tego pionka mocno odbić. Znaczy będę chciał go odbić i w każdym razie przeciwnik na to nie poszedł. Postanowił zbić gońcem. W tym układzie zagrałem szybko skoczek D7, co jest, no, chyba według mnie dobrym ruchem. Wymiana nastąpiła i tutaj byłem już względnie spokojny, tyle że przeciwnik grał naprawdę dobrze i w zasadzie wykonywał ruchy z pierwszej linii silnika. Zagrał posunięcie E4. Wybaczcie za kaszanek i w tym momencie wybiłem po prostu na E4 i przeciwnik zrobił roszadę. Ok,
To jest wszystko do przyjęcia, tutaj trzeba poprawić swoje figury, więc to czynię bardzo szybko, skoczek na F6 z opcją właśnie wybicia, ale zawsze wjeżdża jakiś tam hetman, coś tam straszy, tutaj, więc już czarne, można powiedzieć, jakieś tam łapią wiatr w żagle. Posunięcie H5, no i ten ruch jest standardowym posunięciem. Ja się z tego ruchu ucieszyłem, że on tutaj w ten sposób jedzie, bo ja mam zawsze wieżę H8, a jeszcze ruch H6 jest dla mnie jak najbardziej fajny, dlatego że chowam sobie króla i ten atak już się kończy. W każdym razie, bardzo ciekawym podejściem byłoby tu zagranie hetmanem na D6, żeby wjechać na F4, ale ja miałem w głowie tylko hetman A5, żeby wjechać hetmanem na G5. Król zagrał na B1, przestraszył się przeciwnik prawdopodobnie bicia na A2 i zagrałem hetmanem na G5, tak jakbym zagrał to wcześniej. Wieża z H na G1, tutaj mnie przeciwnik zaskoczył i wieża AD8. Moi drodzy, rozwój figur moich jest na dobrym poziomie, ja byłem z tego zadowolony. To znaczy, ja tu się nie chcę przechwalać, po prostu zdążyłem wszystko dobrze wyprowadzić i już ta pozycja nie jest teoretyczna, to znaczy na pewno nie jest i przeciwnik też ma zagwozdkę jak grać, bo zaczął długo myśleć. Po wymianie na E4 byłem bardzo zadowolony z tej pozycji, grając wieża D6. Tutaj wiedziałem, że mam opcję, bo tak, zaczepiam pionka, przeciwnik te pionki broni, a ja je mogę atakować. I ciekawostka jest taka, że silnik w tej sytuacji mówi, że jest mikroprzewaga białych. I to jest właśnie takie, przepraszam za wyrażenie, głupie myślenie silnika. Grają ludzie. Jeżeli ja bym miał wybrać te pozycje, którym kolorem chciałbym grać, to tylko czarnymi. Uwielbiam takie pozycje, gdzie mogę skontratakować. Tym bardziej, że przeciwnik oczywiście wybił tu, to trzeba odbić wieżą. I co ciekawe, ta pozycja znowu jest oceniana jako trochę lepsza dla białych. Nie wiem z jakiego powodu. Wieża zagrała teraz A3 nastąpiło, czyli zrobienie lufcika, ruch taki wyczekujący. No i niestety popełniłem teraz pierwsze małe przewinienie, na które byłem zły. Zły na siebie byłem strasznie, bo zagrałem wieżą na E6. To jest ruch, który narzuca się bardzo, ale najlepszym zagraniem, i to też rozważałem niestety, było zagranie wieża D8. Wprowadzenie wieży na wolną linię i tutaj byłbym przeszczęśliwy, grając w ten sposób. Możliwe, że tu wieżą, możliwe, że tu wieżą. Zawsze wieża E6 zdążę zagrać. Zawsze i niestety no ten ruch nie wyszedł. Mogłem też spróbować E6, potem tak. Coś w tym stylu mogłem próbować. W każdym razie, poszło jak poszło. Wieża E6 i dlaczego ten ruch jest taki niefortunny? Z uwagi na hetman F5. Właśnie. Nie mogę wymienić hetmanów, bo jest bicie i tracę wieżę. Więc musiałem zagrać hetman G6. Lepszego wyboru w tej sytuacji nie ma i hetman C5. No właśnie. No i tutaj chodzi o to, że robią się pewnego rodzaju problemy. Bo jeżeli zagrałbym B6, przeciwnik by zagrał tutaj, grozi szach z odsłony. Musiałbym zagrać tak. No i trochę mi się to zaczyna nie podobać. Zawsze grozi taki ruch. Tutaj grozi dociśnięcie niestety mnie w tym układzie. No i za bardzo nie wiem, jak tutaj reagować. Nie podobało mi się to okrutnie, więc postanowiłem spróbować zagrać na inicjatywę i zagrałem wieżą na D8. Niech sobie przeciwnik pionka bierze, a i wziął. Moi drodzy, tutaj niestety nigdy nie jest prosto grać z utytułowanymi zawodnikami. Zagrałem wieżę E2, no i tak nastroszyłem się tutaj na tego pionka. Przeciwnik zagrał hetmanem na C5, co mnie trochę ucieszyło, bo po prostu wziął pionka i wrócił, nie był zainteresowany obroną pasywną, wieża D5, hetman na C3, no i tak naprawdę moje tutaj zapędy ataku się skończyły. Nie wiem za bardzo, jak tutaj grać. Bardzo trudno podejmować decyzje przy ciężkofigurowych końcówkach. No i cóż mogę powiedzieć? Dobrą opcją byłoby zagranie hetmanem na E4, potem E6 i grać bez pionka. Ale kto by chciał grać tak po prostu bez pionka? Postanowiłem zagrać wieżą na E4 i wzmacniać tutaj atak na pionki przeciwnika. Ku mojemu zaskoczeniu przeciwnik zagrał wieża H1. I powiem wam, co mistrz międzynarodowy, to mistrz międzynarodowy. To posunięcie jest najlepsze w pozycji. A ja byłem bardzo zdziwiony, że tak zagrał. Po prostu odbiłem pionka i on wleciał tu. Jasne, ja widziałem, że są ataki na króla i w ogóle. Ale jest obrona, król F8. Tu się nie ma czym martwić, choć silnik mówi trochę lepsza białych cały czas.
Hetman na H2. Chce mi wejść tędy zaatakować, no to wieża G3 blokuje oczywiście. Hetman dał szacha, no musiałem się zasłonić, zdał szacha. Król E8. No i pozycja jest około 0,4, czyli no można stwierdzić, że jest około remisu. Przeciwnik zagrał tak. No i to są takie posunięcia, gdzie trzeba naprawdę szukać dobrych posunięć. Znaczy to są takie posunięcia, gdzie w pozycji trzeba szukać dobrych posunięć. Zagrałem król D7. No byłem tutaj zadowolony, ale problemy się zaczęły właśnie po ruchu C4. Znaczy problemy. Ruch C4 też jest ruchem, po którym byłem zadowolony. I miałem dylemat, czy zagrać wieżą na G5 teraz, czy na D6. Na szczęście mój wybór był lepszy, zagrałem wieżą na D6, żeby trzymać tu blisko króla i atakować też pionka. Hetman wrócił na D2. No i teraz zamyśliłem się na dłuższą chwilę. Szukałem dobrych opcji. Oczywiście widzimy, że też hetman chce przejść tędy. Moją pierwszą myśl, i prawie już złapałem wieżę za wieżę na szachownicy i chciałem ją przesunąć tutaj, żeby potem dać szacha, ale patrzę, że po wieża G2 przeciwnik leci mi na A5 i robią się problemy. Bo tutaj można wejść i tego króla męczyć. Jeszcze są przełomy, trzeba wszystko dobrze liczyć. Pozycja się wydaje prosta. Wierzcie mi, że emocje tutaj biorą górę. Zagrałem hetman G5, hetman B4 i król C8. Hetman broni tu, hetman broni tu. No, wydawało mi się to logiczne i takim jest. Moi drodzy, pozycja jest na poziomie 0-3. To jest remisowa końcówka. To, że jest remisowa, to jest jedno, a grać dalej to jest drugie. Król zagrał spokojnie na A2. Też mnie przeciwnik zdziwił, ale jednak profilaktyka to jest dobra rzecz. I zagrałem wieżą na G4. Najlepsze posunięcie w partii. Byłem z tego ruchu zadowolony, bo mocno zaatakowałem. I miałem wrażenie, że przeciwnik był tu zaskoczony, że taki ruch zaistniał podczas gry. No bo teraz w tej sytuacji atakuje po prostu pionka. No i wieża zagrała na D3. Moi drodzy, w 39 ruchu popełniłem błąd, wieża D7, choć wydawało się, że to jest ruch logiczny. Bronię tu, wieża chciała zagrać tu, chciała mnie atakować. Niestety ruch zły, konsekwencje tego zaraz pokażę, ale jaki byłby ruch dobry? Przede wszystkim, dlaczego Krzysztof nie widziałeś bicia na D4? Wiecie dlaczego? Bo tylko miałem w głowie to, że jest bicie i wieża bije E7 i to by była przegrana pozycja, bo trzeba byłoby się zasłonić, bicie i tu hetman zbija. Tyle, że właśnie, no tylko to widziałem, a nie dostrzegłem bardzo prostego rozwiązania po biciu na D4, mianowicie ruch C5. I ten układ byłby nie wygrany dla czarnych, tylko remisowy. Tutaj najlepszym rozwiązaniem jest hetman B5, jest związanie, więc trzeba odbić na D4. Tutaj po szachu wieża by się zasłoniła zapewne. Hetman by zbił na przykład na F7. I tutaj tak naprawdę można się z remisem godzić bez problemu. Tutaj bym utrzymał już pozycję. Redukcja ciężkich figur pozwala mi nie martwić się już o swojego króla aż tak bardzo. No jednak niestety wieża D7. Miałem tutaj w głowie, słuchajcie, że chcę wygrać tę partię. Ja tu nie myślałem o remisie. I to czasem jest zgubne, że na siłę próbujesz coś tutaj wygrywać, aczkolwiek ten ruch no nie jest jeszcze takim może wyznacznikiem tego, że chcesz wygrywać. No cóż, szachista zrozumie szachista na pewno bardzo dobrze. Moi drodzy, emocje były tu ogromne. Hetman zagrał na B6. I to jest błąd przeciwnika, gdzie pozycja się wyrównuje, tyle że ja zrobiłem błąd i zagrałem hetmanem na F5, a hetman F4 byłby ruchem lepszym z uwagi też na obronę z tej strony. No właśnie, ja ten ruch też widziałem, ale coś mnie kusiło, żeby zagrać na F5. W tej sytuacji jeszcze cofnę posunięcie. Najlepszym zagraniem byłoby D5, choć wydawało mi się, że ten ruch jest niemożliwy, bo przecież bije i tu jest związanie. On by się mógł tego przestraszyć. Zobaczcie, że po wybiciu jest po prostu szach hetmanem. Na przykład jest wieża C7, hetman A5, ale to są tak nieludzkie posunięcia, tak ciężkie do zagrania, że ciężko powiedzieć, kto tu wygrywa. Znaczy, to już jest dosyć łatwe, bo tutaj i tu grozi, więc już teraz gołym okiem widać, że są problemy po prostu u czarnych. Więc posunięcie D5 mimo wszystko przełomowe przechodziło. Przeciwnik jednak zagrał tutaj.
Hetman F5, wieża na H3, bardzo sprytnie, bo chcemy jeszcze tam wejść, więc wieża G8 z atakiem od razu na wieżę i wieża B3, bardzo sprytnie, bo wieża z aktywnej pozycji przeszła na mniej aktywną. I wieża zda na G8. No ja wiedziałem, że jak sobie zrobię tutaj ciasno dla króla, mogą być problemy i niestety są. Przeciwnik zagrał wieża E5. Co ciekawe, ruch D5 teraz byłby bardzo dobrym ruchem znowu. A wydawało mi się, że nie jest. Bo po wybiciu w tym układzie jest po prostu ruch C5. Nie ma jak się bronić przed ruchem C6. A jeżeli zagrałbym na przykład wieża C7, to i tak jest ruch C6. Bardzo trudne do zagrania moim zdaniem, bo po tym ruchu i po szachu i król D7 byłoby zagranie takie. Król by zbił, hetman by zbił. Wieża D7 i wieża E3. I tutaj się robi problem, bo no po prostu po odejściu na przykład króla, powiedzmy tutaj, można wtrącić szacha, król G7, wieża może szachować, ale myślę, że też pod uwagę warto wziąć na przykład pionka. W każdym razie, no tak, tutaj szach by był najlepszy. Po prostu ciężkie figury zajeżdżają mojego króla. Ciężka tutaj droga, ciężka pozycja. Wieża na E5. No i to posunięcie już tutaj wskazuje, że atak chce przeciwnik wykonać. Hetman F4, wieża A5 i wieża C7. Powiem wam szczerze, mimo że silnik pokazuje plus 3, to ja myślałem, że tutaj żyję. Tak po prostu przy partii myślałem. D5 nastąpiło ku mojemu zaskoczeniu. To posunięcie jest niestety złe, co wyrównuje szanse. Jak należałoby zagrać? Wieża A7 konsekwentnie i po zagraniu, no tak naprawdę w sumie to tak bym próbował grać, ale po tym ruchu przegrywam bardzo szybko, bo tutaj i tracę hetmana, więc nie można zbić na D4, ale planowałem zbić wieżą, a po tym ruchu jest bicie wieżą, bicie, król D8, hetman C6. I można się w zasadzie tutaj poddać, bo nie wiadomo jak się bronić. Czy wieża B7 grozi? Jeżeli hetman odejdzie od B8, to wieża na B8 grozi. Pozycja jest już opłakana, niestety i pionek mniej. Przeciwnik zagrał jednak D5, co mnie ucieszyło. Zbiłem z radością pionka na C4, związując wieżę bardzo silną. Bicie i okazało się, że mam pionka więcej. Oczywiście przeciwnik mnie atakuje, ale ten atak już nie jest matowy. Wieża wróciła na C5. I tutaj najlepszym zagraniem byłoby hetman E4, żeby trzymać te pola, żeby wieża nie mogła atakować mojego króla i trzymam teraz pionka. Ale ludzkim takim zagraniem byłoby hetman E6 i tak też poszło. Dlatego, że trzymam gościa na związaniu. To było moim celem i to też nie jest złe posunięcie, ale trzeba przyznać, że przeciwnik grał dobrze. Wieża na C3. Moi drodzy, ta pozycja jest remisowa według silnika. Ja tutaj już wiedziałem, że jest dobrze. Już wiedziałem, że jest dobrze. I dostrzegłem taki ruch z daleka, wieża D1, tylko że ja go nie zagrałem, a to było dobre posunięcie. Chodzi o to, żeby ta wieża była bardzo rozciągnięta i broniła króla, jak pójdzie na D7. Nie wiem, dlaczego tak nie zagrałem, nie mam zielonego pojęcia. No, ludzki odruch to wieża na D5. W tym momencie wieża zagrała na E3 i wieża na E5. Przeciwnik myślał. Niestety wieża E5 jest ruchem przegrywającym, moi drodzy. Moc tutaj obliczeń, tak mnie targały emocje, niesamowite. Przeciwnik chyba miał tutaj z jakieś 3 minuty na moje 20, więc ja miałem więcej czasu, on musiał podejmować decyzję już szybko. Jak należało zagrać? Po prostu hetman D6. No ale tak jak mówię, po tym ruchu tutaj ja widziałem, że będzie zagranie typu hetman F8, które rozpatrywałem. Potem wieża na B8 i robią się jakieś tam problemy. Nie chciałem tego. No ale wieża B5 ratowało wszystko, trzeba było się pogodzić ze stratą pionka i walczyć po prostu o remis. Niestety wieża E5 wydawało mi się, że tu walczy o wygraną w tym momencie. Hetman A6 dał szacha, król D7. Już przeciwnik chciał grać tak. Przepraszam najmocniej. Już przeciwnik chciał grać na D3, ale jednak w ostatnim momencie zmienił zdanie i zbił, co jest dobrym wyborem dla niego. Hetman zbił i wieża D3. Moi drodzy, król musi iść na spacer. Nie ma innego wyjścia. Hetman daje szacha, król idzie na spacer. Hetman daje szacha. No i tutaj... No jeżeli zagram tak, to jest szach.
i są problemy z uwagi na to, że grozi wieża E3. To jest pozycja, cóż mogę powiedzieć, przegrana. Przegrana. Tutaj wiecznie mnie przeciwnik jakoś tam szachuje. Bardzo ciężko to dostrzec gołym okiem. Ale gram król G7 i już myślałem, że tutaj się bronię. Wiecie, że w tym momencie jest mat w 6 posunięciach? Przeciwnik go nie znalazł. Ja też go nie widziałem. Mat wygląda tak. Hetman G4. No ja nie mogę nigdzie królem pójść na H, bo wjeżdża wieża. A jak pójdę na F8... to wieża idzie na D8. Tego kompletnie nie widziałem. Po takim zagraniu jest po prostu wieża na F3 i trzeba się zasłonić hetmanem. Niesamowite, że przeciwnik też tego nie zauważył i zagrał wieża D8. Również silne posunięcie. Tyle, że po tym ruchu ja się bronię. Bronię się jedynym zagraniem, które jest najlepsze, które jest bardzo trudne, moi drodzy. Hetman E3. Jeżeli ktoś taki ruch znajdzie, to szapoba. Ja tego ruchu absolutnie nie widziałem. To jest nieludzkie zagranie, można powiedzieć. No cóż, zagrałem po prostu posunięcie F6. Hetman dał szacha na G4, plus 6 dla przeciwnika, wygrana. Hetman G5, hetman E6. Tutaj grozi wjazd, wieżą też przede wszystkim. I hetman H5, jedyna obrona, można powiedzieć. Hetman G8 zagrał, król H6. Hetman G3 i zobaczcie, co grozi. Grozi wzięcie wieży i grozi mat na H8. Na szczęście jedyne posunięcie, które ratuje sytuację, to E5. I ta pozycja się już troszeczkę wyrównuje. Oczywiście, jeżeli szach, to wieża się zasłania. Wieża zagrała na G8. No i w tym układzie zagrałem wieżą na D7 i już zacierałem rączki, że kontratakuje, bo wieża robi się aktywna, grozi jakiś tam szach i już jakieś szanse się pojawiają. Przeciwnik dał szacha i to jest ruch, który już nie wygrywa partii kompletnie. Bardzo ciężkie układy, naprawdę, to się naprawdę lekko ogląda, moi drodzy, ale emocje były tu potworne. Królem zagrałem na H7 i wieża G3. Oczywiście grozi wieża H3, ale ja już widzę przecież, że mam szacha na F7. No i tak też zagrałem, tak trzeba. Król na B1. I moi drodzy, teraz stała się rzecz niewyjaśniona dla mnie. Chwilkę pomyślałem i miałem do wyboru ruch hetman D5 albo hetman C4. Zagrałem hetman C4. Okazuje się, że to jest ruch przegrywający, który kompletnie przegrywa, no tak się wyrażę. Ruch, który przegrywa. Niemalże się popłakałem, wiecie? Popłakałem się niemal, bo jak zobaczyłem posunięcie hetman F3. Wszystko tu przeciwnik broni. Nie mogę dorwać się do króla. A grozi hetman H5. I hetman H1. Nie wiem, co powiedzieć. Tylko pokażę wam, że po hetman D5 na pewno bym nie przegrał tej pozycji, bo jest już 0-0, a nawet myślałbym o wygraniu, bo jeżeli bym wymienił hetmany, bardzo możliwe, że wieżówka byłaby wygrana z uwagi na te dwa pionki. I to on musiałby tutaj grać bardzo, bardzo dokładnie. A jeszcze tutaj mam wieża G7 z taką opcją, więc miałbym szansę. Moi drodzy, po hetman C4 przeciwnik zagrał tu i nie ma obrony. Nie ma żadnej obrony. No, koniec partii. Jeżeli zagrałbym tak, to jest szach, król i wieża H3. I tyle. W tej sytuacji zagrałem już tak, rozpaczliwie. Przeciwnik dał szacha, ja się zasłoniłem i dał szacha na F5. Ze zdobyciem wieży. Po tym ruchu się oczywiście poddałem. Widziałem oczywiście ten ruch, już przeanalizowałem. Później po hetman C4. No i niestety musiałem uznać wyższość przeciwnika. 5 godzin trwała ta partia. Bardzo wyczerpująca. No ale cenna lekcja, muszę przyznać. I tego, żeby się w debiucie dobrze przygotować na zawodnika. I tego, że... nawet jak nam się wydaje, że jest lepsza, to niekoniecznie taka musi być. Ciężkie figury są ciężkie w grze, tak bym to ujął. No cóż, 3,5 punktu na 6, przegrana tylko z arcymistrzem i z mistrzem międzynarodowym, ale będziemy walczyć dalej. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.